No i co? I gra od wielkiego Nexonu idzie do piachu. Nie ukrywam, że czuję satysfakcję, ponieważ Nexon to była firma, która opóźniała Dark and Darker, pozywając twórców. A ja na Dark and Darker mega długo czekałem. Też pograłem trochę, bo pograłem kilkaset godzin samych streamów, jeszcze grałem na offstreamach. Także troszkę w tego Darkera pograłem. Więc no nie ukrywam, że jestem zadowolony, że Nexonowi nie poszło. Czy grałem w tego Warhavena? Nie grałem. Dla mnie to nie wyglądało jak coś ciekawego. Jeżeli ktoś nie widział tej gry, to tutaj puszczę kawałek gameplayu. Tak to wyglądało. Jakieś przejmowanie punktu. Chyba były różne klasy. Taki średniowieczny deathmatch, bym powiedział. Deathmatch, no tak. Gierka dla casuali raczej, nie? Moim zdaniem. Jakieś obrężenia tutaj. No dla mnie osobiście gierka nie była ciekawa i nie grałem w nią. I tutaj mamy informację, że właśnie zamykają serwery. Bla bla bla. 5 kwietnia w okolicach 8. Warhaven przeżyło kilka miesięcy w Early Accessie. 4 kwietnia zostanie oficjalnie ubity. Tu mamy cały ten. Całe info na ten temat. Jak dla mnie spoko. Jestem zadowolony. Nexon władował pieniądze w błoto. Mam nadzieję, że gra się nie zwróciła. I miejmy nadzieję, że kolejne gry Nexona też nie wypalał. Karma wraca.